rozpoznawalną twarzą w KSW i jakby jesteś tą, niektórzy może trochę złośliwie mówią, że jesteś taki właśnie najbardziej rozpoznawalny wśród takich Januszy, czy jesteś bardzo rozpoznawalny? Czy to mnie nie przeszkadza, czy może cieszysz się, że po prostu jesteś ogólnie tak rozpoznawalny? Ja się cieszę, że jestem rozpoznawalny wśród tych Januszy, czyli tych kibiców prawdziwych, kibiców, którzy przychodzą dla nas i są z nami, wspierają nas w złych i dobrych chwilach. I to jest właśnie, to są prawdziwe kibice. A o których ty mówisz, to ja nie znam, nie wiem, kto to jest. Rozumiem. Czy czujesz się spełniony dotychczasowymi rywalami? Sportowo? Tak, oczywiście. To są wymagania. Wymagający zawodnicy byli, którzy udowodniają dalej na ringach i w klatkach światowych, że są godnymi przeciwnikami, jest dobrymi zawodnikami, więc ja nie mam, jeżeli chodzi o zarzutów do właściciela KSW, jeżeli chodzi o poziom moich przeciwników. Nawet większość twoich walk kończyła się bardzo szybko w pierwszej rundzie ostatnio. Twój rywal, mówisz, to może być paradoksalnie jego atutem, bo jeżeli walka się przedłuży, to będzie to tak, on to porównał do tej głębokiej wody, w której spróbuje cię utopić. Co ty na to? A, w ten sposób. No, każdy ma jakiś swój plan. Pewnie on ma jakiś tam swój plan i będzie do niego dążył. Tak samo ja będę dążył do swojego planu, ale zrobimy na tyle, co sobie nawzajem pozwolimy. Ja czekam do jutra na jutrzejszą walkę i jutro się dopiero okaże. Brett to jest taki zawodnik głównie znany z siły ciosu, dużo knockdownów. Myślę, że właśnie ta walka może się rozstrzygnąć szybko w stójce. Znaczy, tego pan życzy mi? Nie. Nie mówię w którą stronę. No, ale no, to jest zawodnik, który woli walczyć w stójce. Jest to zawodnik, który mocno bije i któremu bardziej pasuje ta stójka. Mocno broni tego parteru. Nie wiem, czy ten parter ma dobry czy zły. No, a więc ja nie zamierzam walki sprowadzać do parteru, bo ja powiedziałem, zawsze mówię, że ja chcę walczyć i w stójce, i w parterze, bo to jest MMA. Jeżeli on pójdzie do parteru, ja pójdę z nim. Jeżeli on chce w stójce walczyć, ja będę walczyć z nim w stójce. Zgadzasz się ze swoim trenerem? Mi się zgadzasz, że jesteś w każdym elemencie od przeciwnika lepszy, również w stójce. Znaczy, to jest opinia trenera. On wie lepiej, może on ocenia również i jego, i mnie. Ja nie mogę mówić, że jestem lepszy od niego, bo jeszcze z nim nie walczyłem. Dopiero po tej walce będzie wiadomo, czy byłem lepszy w jakiejś tam płaszczyźnie. Sam czekam, zobaczę. Chcę zobaczyć, kto jest lepszy. To prawda, że kiedy ogłoszono, że jednak Tomasz Dewal jest kontuzjowany, tak jak mówi trener Wońkowski, zgasłeś na moment? Można powiedzieć, że tak trochę zgasłem na chwilę. Miałem takie, parę dni miałem takiego zwątpienie, że do tej walki w ogóle dojdzie kiedykolwiek. Bo już 5 razy miało dojść, to był 6. No i później takie życie. No niestety w każdym sporcie zawodowym zdarzają się kontuzje. Niestety się zdarzyła kontuzja do Tomka. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia i czekamy na jego powrót do MMA. Chcesz na tej walki i wierzysz, że do niej dojdzie? Ja nie chcę tej walki. Ja nie chcę tej walki, szczerze mówiąc. Ja nie chcę. Ja od początku mówiłem, cały czas mówię, że to jest ukłon do kibiców. Kibice tej walki chcieli, chcą, oni są, oni wymagają tej walki, dlatego chcę, żeby do tej walki doszło. Tylko z tego powodu. Co powiesz o krakowskiej hali? Przed taką publicznością jeszcze w Polsce? No, w takie duże hale jeszcze nie byliśmy, no i no, jest potężna hala. Ciekaw jestem, co będzie działo jutro przy tych 18 tysiącach ludziach tutaj. Będzie naprawdę szaleństwo. Będzie szaleństwo. Tak. Taka ciekawostka, może trochę zabawna, ale właśnie w Stanach Zjednoczonych zawodnicy podchodzą poważnie do swoich rywali z dużymi obszernymi brodami, tak jak Brett Cooper, i tam regulują tak naprawdę te komisje stanowe. Każą tam jakoś tam przycinać, żeby ten podbródek był uwydatniony. Tobie to nie przeszkadza? Tutaj nie ma komisji stanowej. To nie ma komisji. Sam masz trochę brodę, ale nie taką. Ja mam troszeczkę brody, ktoś ma teraz dłuższą ode mnie brodę. Okej, no to czemu przeszkadzać? Bardzo ładne, bardzo mi pasuje ta broda. Pierwszy raz walczysz z kimś, kto ma dłuższą brodę niż ty? Chyba tak. I tak na koniec właśnie, masz szansę na 30. zwycięstwo w karierze, jakąś taką numerologię wierzysz? Nie, ja wierzę w to, że wszystko jest w rękach Boga. To, co miałem zrobić, jeżeli chodzi o przygotowanie, zrobiłem. No i czekam na walkę. A co jest z dzisiejszym parterem na świecie, nie tak w MMA, że w zasadzie no tak ciężko, w zasadzie coraz ciężej poddać, no ale tobie to jednak wychodzi. Łatwiej znokautować tak naprawdę. No bo ja założyłem, że
bardzo mocno się zaczęło odchodzić od tego, tych kończących, tylko że skupiają się teraz zawodnicy tylko na obronach i obaleniach i boksie i na tym bazują, no, ale jednak te kończące są jeszcze potrzebne i trzeba próbować, ja próbuję, po prostu o kwestię tego, czy jest dobrze dopięte. Dobrze, dziękuję, to już nawet time out. Dziękuję.